Cześć, witamy w Net Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wyzwaniach i pracy lidera post-COVID. Nie wiadomo, kiedy jeszcze to nastąpi, ale no mamy nadzieję, że szybciej niż później. Porozmawiamy o naszych doświadczeniach z ostatniego roku, bo jak się okazuje, sprawdziłem w kalendarzu, już ponad rok pracujemy w nowej rzeczywistości. Ten odcinek jest wyjątkowy, bo przeważnie do odcinków się bardzo mocno przygotowujemy, robimy plan, robimy scenariusz, z góry wiemy, co będziemy mówić. Ten odcinek jest trochę inny, gdyż planujemy sobie podyskutować. Ja mam swoje notatki, Paweł ma swoje, nie ustaliliśmy wcześniej, o czym będziemy mówić, więc tutaj formuła będzie trochę inna, porozmawiamy sobie i zobaczymy, co z tego będzie się dało wyciąć, żebyście wy mogli sobie obejrzeć. Albo nie będziemy wycinać nic i zobaczycie po prostu, jak tutaj się kłócimy. Tak. To, co jest fajne, to to, że tutaj za ścianą, może rzucimy wam później fotkę, dosłownie mamy kalendarz na ścianie, gdzie wcześniej pracowaliśmy w tym biurze, zatrzymał się czas, dokładnie 12 marca nagrywamy ten odcinek troszkę później i tak, jesteśmy od roku. W tej sytuacji, co jesteśmy i zobaczymy, co będzie dalej. Tak. No właśnie, gdy to zaczynaliśmy, wtedy, kiedy ten kalendarz się zatrzymał, biurowy, to no było takie wrażenie, że to będzie, nie wiem ile, miesiąc, dwa miesiące. Dwa tygodnie, tak. Nie? Jakieś takie szacunki, a to przyjdzie, pójdzie. Na razie, że to będzie tak chwilowo, a potem zobaczymy, pewnie sytuacja się poprawi. A się okazuje, że jednak ta praca zdalna to jest nowa norma, prawda? No dokładnie. Ja nawet się śmiałem, jak teraz pojawiały się komunikaty o tych nowych obostrzeniach i tak dalej. Tak naprawdę, czytając te komunikaty, ja na przykład z perspektywy człowieka, który pracuje zdalnie i właściwie do sklepu, właściwie to nawet nie jeździ, bo zamawia też zdalnie, wszystko robi zdalnie, wszystko robi tak, jak się powinno robić, jak to powinno działać w czasach normalnych, każdych tak naprawdę, też wszystkie kwestie urzędowe, że da się załatwić online, nie jeździ się po urzędach i tak dalej. I to jest takie dziwne, że nowe obostrzenia, nie, obostrzenia te same właściwie, co nic się nie zmienia, to jest już nowa rzeczywistość, po roku to już nie można tego chyba nawet inaczej nazwać, no bo tak po prostu pewnie będzie. Tak, chociaż jak czytam, wczoraj czytałem, że dopiero teraz rząd konsultuje z organizacjami pracodawców i do tej pory nie mogą się dogadać, jakie mają być reguły pracy zdalnej, takie formalne. No tak. Idzie to trochę powoli, my w EMAG właściwie zaczęliśmy pracować z dnia na dzień. Była informacja, że w najbliższym czasie będziemy pracować zdalnie. Zakładaliśmy, że to będzie w jakiejś formule, nie, w ciągu tygodnia, dwóch, a potem nagle decydujemy, że jutro już nie przychodzimy do pracy. Więc to było wszystko nagle. Ale moim zdaniem właśnie przez to, że eksperymentowaliśmy, że wcześniej pracowaliśmy zdalnie w jakiejś formule, no to nie był taki wielki szok. No nie, mamy przecież, mieliśmy nawet historię tego typu, że nasi pracownicy pracowali na przykład z wyjazdów, mieliśmy gościa, który przez tydzień pracował z Teneryfy i to wszystko grało, buczało, było śmiesznie, bo papugi było słychać przy okazji różnych eventów i kiedy żeśmy się dzwaniali, ale to działało, nie? Jakby to działało, też wiedzieliśmy, że byliśmy tam przygotowani i tak naprawdę z mojej perspektywy, to ile było? Kwestia, nie wiem, tygodnia chyba najdłużej zajęło tak naprawdę wyposażenie, zabranie sprzętu przez ludzi, w tą stronę, nie? Żeby oni przyjechali do tego biura, nie wiem, niektórzy się bali, przynajmniej ja tak to widziałem, niektórzy się zastanawiają, czy, no dobra, to w biurze, to jest w biurze, to jest wiadomo, przypisane do mnie, to jest mój sprzęt, ja mogę go wziąć, teoretycznie, i w sumie nikt z tym nie ma problemu z nas, że właśnie, jak mówiliśmy od początku, bierzcie co potrzebujecie, że ja mam pożyczone biurko, monitory i tak dalej. I to trwało chyba najdłużej, ale takie przejście w ten tryb zdalny, no zwłaszcza, że my mamy ten luksus, że tak naprawdę z Polskiem pracujemy zdalnie od zawsze, no bo nasza centrala jest w Rumunii, w Bukareszcie, więc cały czas zdalnie z nimi się komunikujemy. Tak, to była też ciekawa obserwacja, że tak, EMAG jest firmą, która no, jest globalna, mamy większość biur w Rumunii, tutaj mamy nasz hub IT w Warszawie i często mieliśmy jakieś takie problemy komunikacyjne z kolegami z centrali, no bo oni byli w centrali, zawsze my byliśmy zdalnie. I właściwie momentalnie, w przeciągu tygodnia się okazało, że komunikacja się poprawiła, no bo się okazało, że wszyscy są zdalni, wszyscy są na równych zasadach i tu też wyciągnęliśmy wniosek, który na pewno jako taki wniosek post-COVID jest i będziemy musieli to stosować, to jeżeli mamy zespół, który pracuje w biurze albo część zespołu i część osób, które pracują zdalnie, to zawsze jednak musi być tak, że na jakichś kolach, na spotkaniach
Wszyscy muszą być ze swoich komputerów zdalnie, nawet jeżeli oni są w biurze. Wy robiliście taki test u siebie trochę wcześniej, prawda, w zespole? Tak, tak. Znaczy testowaliśmy, że jak to właśnie wygląda, ale nie zrobiliśmy takiego testu, który jest najtrudniejszy, czyli kiedy jest jedna osoba zdalnie, reszta jest w biurze i z takim właśnie nastawieniem, dobra, łączymy się wszyscy. Nie? Bo to były czasy, kiedy jedna osoba była zdalnie, reszta siedziała w biurze, to były czasy, kiedy nikt nie myślał w ogóle, że taka sytuacja nastąpi, że będzie takie przejście. Bo to jest sytuacja, która jest najtrudniejsza. To musisz zdawać sobie sprawę, że nie ma nic gorszego niż właśnie taki zespół hybrydowy do zarządzania i pilnowania, żeby nie zapomnieć w ogóle o tym człowieku, który tam gdzieś tam siedzi jeden samotny, a reszta siedzi w biurze i może do siebie normalnie rozmawiać, może paszczę otworzyć i sobie gadać na bieżąco, bo później ludzie zapominają o tym, żeby to napisać, nie? Co tam się wydarzyło, co się działo, zaprosić kogoś, dzwonić kogoś, traktować go na równi, więc takiego ćwiczenia, kiedy mamy ten model hybrydowy, gdzie jest jedna osoba i zdzwaniamy się wszyscy, czy to z różnych miejsc, czy nawet z jednej salki, bo to będzie najlepsze ćwiczenie, czyli mieć jedną osobę zdalnie, wiele osób w jednej salce, tak jak to było za czasów organizowanych spotkania, ale każdy na słuchawach i ze swoim laptopem. Myślisz, że da się to zrobić? Myślę, że tak, bo też są firmy, bo ja już to słyszałem od jednego ze swoich ludzi dawno temu, też jeszcze zanim w ogóle przeszliśmy ten tryb zdalny, że w jego poprzedniej firmie tak to działało. Nie? Czyli właśnie to jest taka dojrzałość firm, które wchodzą w to, żeby zaczynać pracować zdalnie. Zresztą ludzie, którzy na przykład robią szkolenia, my robiliśmy takie szkolenie z tego, z Lighthouse'u. Podlinkujemy, bo tam mają dużo wartościowych treści. Tak. I na tym szkoleniu też przy jednej takiej lekcji odnośnie właśnie zarządzania zespołem zdalnym, właśnie też jasno pisali, że konsultując z różnymi firmami, które zdalnie pracują, zaczynają pracować, to jest najgorszy, najtrudniejszy model. Czyli jedna osoba gdzieś tam zdalnie, a reszta właśnie w biurze. Właśnie przez to, że jeżeli brakuje tego podejścia takiej higieny, nie? Że z reguły to jest, że idziemy do salki, jakiś rzutnik, ewentualnie, nie wiem, jakiś mikrofon taki duży, co będzie łapał z całej sali, nie wiem, Jabra, cokolwiek. No i to jest złe. To jest najgorsze, co można zrobić tak naprawdę. Także na to musicie uważać i to myślę, że to jest priorytet na naszej liście rzeczy, które musimy pilnować, zwłaszcza kiedy ten cały bałagan się skończy i będziemy musieli tak naprawdę porównać stary świat, ten świat z ostatniego roku i wybrać to, co najlepsze i zbudować tak naprawdę nową rzeczywistość. Nie? No właśnie, porównanie starej i nowej rzeczywistości. Czy uważasz, że jest w ogóle możliwość albo sens wrócić do takiej pracy biurowej na 100%? Ja myślę, że nie, bo ja sam osobiście jestem zwolennikiem tego, żebyśmy mieli możliwość pełnej pracy zdalnej. Nie? I to rozmawiamy bardzo dużo o tym i ja jestem tego zdania, że tą możliwość powinniśmy mieć jakby by default, by design, no bo przez ostatni rok udowodniliśmy, że potrafimy pracować, potrafimy się dogadać, potrafimy, nawet ta komunikacja właśnie, co mówiliśmy, jest dużo lepsza, potrafimy rozwiązywać problemy. W międzyczasie mieliśmy różne incydenty i to incydenty takie, gdzie na przykład jedno data center nam się spaliło, połowę systemu wysadziło na parę godzin i byliśmy w stanie to obsłużyć. To nie było tam najmniejszego problemu. Naszą największą kampanię, którą robimy roczną, Black Friday, kiedy tam jest naprawdę bardzo, bardzo duże obciążenie bardzo naszych systemów i tego wszystkiego pilnować, żeby to miało ręce i nogi. I koordynacja też jest, prawda, między zespołami. Kilkadziesiąt zespołów musi się skoordynować. Tak, i to w błyskawicznym tempie, bo tam nie ma miejsca na to, żeby coś poszło nie tak. To są zawody Formuły 1, można to tak porównać. Więc udowodniliśmy, że możemy. I ja wychodzę z tego założenia, że powinniśmy mieć możliwość, nie wiem, pracy zdalnej takiej w 100%, a to gdzie jesteśmy, tak naprawdę skąd ktoś pracuje zdalnie, to już jest jego wybór, bo jest jak najbardziej ok, żeby pracował z biura, jeżeli mu to wygodnie. Ja bardzo często jestem w tym biurze, bo mam dwójkę dzieciaków, które teraz przechodzą na tryb zdalny i no i co. No właśnie, taki trend, który obserwuję wśród wielu firm polskich, zagranicznych, nasza firma też podąża zgodnie z tym trendem, będzie podążać, to, że te biura stają się takimi miejscami takiej współpracy zespołowej, a odchodzi się raczej od takich pomysłów open space, wszyscy mają swoje biureczka. Tylko bardziej optymalizuje się tę przestrzeń w kierunku tego, żeby na przykład robić fajne miejsca do event stormingu, fajne miejsca do retrospekcji, do jakichś planningów. Plus biurka oczywiście też, są takie osoby właśnie jak Paweł, jak ja, jak kilku innych kolegów i koleżanek, którzy no, albo nie mają warunków w domu, albo lubią się po prostu trochę wyrwać.
Więc oczywiście na pewno biurka jakieś będą musiały być, takie właśnie do pracy, ale jednak to już nie będzie, no teraz jak patrzę na nasze biuro, to wydaje mi się, że 80-85% powierzchni to są biurka, a te salki to jest taki mały dodatek. Wydaje mi się, że teraz będzie inaczej, że teraz właśnie większość przestrzeni to będą salki, jakieś przestrzenie, może w ogóle jakieś innowacyjnie zaaranżowane, a biurka to będzie jakiś dodatek, to będzie mniejszość. Myślę, że też tak będzie to wyglądać. Zresztą też tak robię, też tak zmieniam biuro w centrali w Rumunii. Dokładnie tam jest, teraz jest bardzo dużo salek, takich właśnie do spotkań, do współpracy, takich przestrzeni do współpracy, a nie właśnie tych wszystkich tam miejsc do pracy takiej dziennej. I to jest super, bo myślę, że tak biura jednak będą potrzebne, bo można przejść w model no office, czyli sprzedać biuro, sprzedać wszystkie meble, biurka i tak dalej i się rozjechać po świecie. Ale ja na przykład widzę z perspektywy tego roku, że jednak kiedy dało mi się wyciągnąć ludzi z domów, żeby po prostu sobie przyjechali do tego biura, choć po prostu na jeden dzień, popracowali sobie stąd, żeby zmienili perspektywę, żeby nie zwariowali po prostu. No bo jak siedzisz cały czas w domu, w tym samym miejscu, patrzysz na te same ściany i tam śpisz, pracujesz, żyjesz i właściwie za bardzo stamtąd nie wychodzisz, to można zwariować i to nie jest zdrowe, więc takie nawet wyjście do takiego biura jest super, nie? I wtedy fajnie, jak ma się swoją przestrzeń, bo taką przestrzeń można zaaranżować pod siebie, można zrobić właśnie jakąś fajną taką przestrzeń, można zrobić sobie scenę do tego, żeby można było na przykład nagrywać prezentacje w formie jakichś na przykład tych talków, które robimy wewnętrznie, czy wszelkiego typu takich eventów, czy wystąpień też ludzi na konferencjach z takiego biura. Jakby jest dużo, dużo fajnych możliwości, które można z tym zrobić. Ja myślę, że w tą stronę będziemy też szli, niż właśnie wsadzić ludzi z powrotem, to teraz musicie siedzieć tutaj, bo musicie tutaj siedzieć, no bo to nie ma sensu, nie? Ale wiesz, nie tylko ludzie mogą pracować w biurze, mogą też pojechać sobie, kiedy już będzie po tej całej zadymie i tych wszystkich lockdownach, no to ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś pojechał sobie, nie wiem, do jakiejś fajnej kawiarni, czy pojechał sobie w jakieś fajne miejsce. Sporo osób, sporo liderów z innych firm, którzy mówią, że na przykład najlepszym miejscem na spotkania to jest samochód i trasa, nie? Albo jakaś pusta droga na środku pola, gdzie po prostu mają fajny widok, mogą się wyjść na to pole, przewietrzyć, ale nikt tam z widłami, wiadomo, nie będzie ich gonił, ale znaleźć sobie takie miejsce, które jest po prostu ładne, inspirujące i tam sobie też pracować, bo czemu nie? Jakby ja jestem takim głębokim zwolennikiem tego i podpisuję się też rękami i nogami pod tym, co mówi Michał Śliwiński z Nozbi, którzy pracują od zawsze, jakby oni od samego początku mają ten model no office w ich firmie i on mówi coś takiego, podlinkuję też tą prezentację, bo jest świetna, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście, że praca to jest to, co się robi, a nie miejsce, gdzie się siedzi. I to jest, myślę, też dość ważne i coś, co musimy jeszcze przepracować w swoich głowach, że to jeszcze zajmie lata, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że to miejsce nie ma znaczenia. Tak, ja pamiętam w lecie zeszłego roku pracowałem przez tydzień z nadmorza i tak samo byłem efektywny, może nawet bardziej, bo potem szybko szedłem na plażę, ale tak samo dobrze pracowałem, jakbym pracował z domu w Warszawie. Tu moim zdaniem jest ten sam problem, co z tym, co wspomniałeś, że ludzie na przykład nie wiedzieli, że mogą wziąć krzesła z biura. Zauważam, że czasami ludzie no, nie pomyślą, nie wiedzą o tym, że no, mogą sobie pojechać gdzieś. Więc to też jest rola lidera, żeby mówił o tym otwarcie. Nie interesuje mnie, że będziecie w Warszawie, w Bydgoszczy, nad morzem czy w górach. Wszystko mi jedno, ale żeby ludzie zaczęli o tym myśleć. Bo taki standardowy sposób myślenia jest, no to tak, jestem tutaj w Warszawie, bo nasze biuro jest w Warszawie. I tutaj pracuję, więc no, nie ruszam się stąd. Nie, nawet czasami może komuś nie przyjść na myśl, że tak jak właśnie ja zrobiłem w zeszłe wakacje, że wyjechaliśmy rodziną po prostu na tydzień nad morze. Ja pracowałem przez kilka dni, a moja żona z synem mieli urlop. Jakoś się tam potem uzupełnialiśmy. Świetny sposób, jak ci brakuje dni wolnych na przykład, bo trzeba było nabrać tych dni wolnych, a tak naprawdę co za problem? Właśnie tak jak mówisz, wziąć sprzęt, wziąć tego laptopa w plecak i pojechać, gdzie tam się chce pojechać i pracować stamtąd. Internet jest praktycznie wszędzie, więc teraz to jest problem z drugą stroną, nie? Znaleźć takie miejsce, gdzie nie ma internetu, żeby odpocząć. To prawda. Ale to też jest wasza rola jako liderów, żebyście właśnie otwierali ludziom te pudełka i coś, co się wydaje oczywiste, żebyście po prostu mówili, że to jest oczywiste.
cóż, no, można spróbować coś takiego. Zresztą trzeba, zachęcajcie do tego, bo wiecie, ludzie są różni, mają różne w życiu prywatnym różne sytuacje. Jedni mają rodzinę, dzieci, bliskich znajomych obok siebie i jakby no, mają co robić, może w tą stronę. Ale są też są ludzie, którzy na przykład siedzą sami w tym domu, nie? I właśnie nigdzie się nie ruszają. Więc naprawdę warto, zwłaszcza z takimi osobami, rozmawiać. Może, żeby sobie na początek zrobiły po prostu jakiś długi weekend, nie? Że przedłużyć ten weekend, bo prawdopodobnie, jeżeli macie sytuację taką, jak ma cała reszta świata, to prawdopodobnie wasi ludzie w IT no, nie brali za dużo urlopu w zeszłym roku, bo po co? Wszystko było pozamykane, ciężko było gdzieś wyjechać, więc jeżeli ktoś tym bardziej ma dużo zaległego urlopu, który trzeba wykorzystać, to niech sobie właśnie przedłuży weekend, pojedzie gdzieś, gdzie po prostu zmienić perspektywę. Jakby najważniejsza rzecz tutaj to jest ta zmiana otoczenia i perspektywy. Nie? Nawet zobaczcie, nawet my dzisiaj zmieniamy perspektywę i wzięliśmy sobie większy stół, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mm. Nie? To jest ważne, żeby coś się działo, żeby się po prostu ten mózg nie zepsuł, nie zajechał po prostu siedząc w jednym miejscu. A ty dotknąłeś trochę tematu, który moim zdaniem jest bardzo ważny, jeżeli nie jeden z najważniejszych, bo jak opadło to takie właśnie zachwycenie, pracujemy zdalnie, super zaadoptowaliśmy się do sytuacji. Dla niektórych to była wygoda, że nie muszą wychodzić z łóżka czasami nawet, czy z dresów. Mi się zdarza, właściwie większość dni spędzam w dresach przed komputerem. To wychodzą takie z szafy trochę ciężkie tematy, prawda? I okazuje się, że na przykład jakaś osoba, która siedzi w tym domu już od pół roku czy od roku i z nikim się nie spotyka, no zaczyna się po prostu źle czuć psychicznie, ale ci o tym nie powie, tylko na przykład praca tej osoby cierpi. Albo ktoś, no widać, że już z rodziną nie wytrzymuje i no ten natłok właśnie dzieciaki siedzą na głowie, bo przedszkola zamknięte, szkoły, żona, dzieci. Są też osoby, pracownicy, którzy są dotknięci przez koronawirusa, ich rodziny są dotknięte przez koronawirusa, no i to też wiadomo, że to bardzo mocno się odbija na nich. I to są wyzwania, z którymi jako liderzy musicie się mierzyć. I to jest wasz obowiązek dostrzec coś takiego. Nie zawsze możecie pomóc, no bo czasami to jest sprawa dla terapeuty, dla lekarza. No nie musicie mieć kwalifikacji, żeby tego robić, ale musicie mieć świadomość tego, że takie problemy mogą się pojawić i coraz częściej, dawniej to było tak, że jeżeli był ktoś, kto miał jakieś problemy, kiedy nawet się o tym dowiadywaliśmy, no to się działo poza firmą. Ktoś no, miał jakiś problem, sobie z tym radził. W wyjątkowo drastycznych przypadkach to się pojawiało u nas. Nie? Mieliśmy raz przypadek, że no, ktoś miał problemy z alkoholem i to wyszło, no bo czasami na pewnym etapie to po prostu nie da się tego zamaskować. Ale w większości przypadków, nawet jeżeli się dowiadywaliśmy gdzieś tam po fakcie czy w trakcie, że ktoś ma jakieś problemy takie natury właśnie psychicznej, no to się gdzieś tam działo poza nami. A teraz coraz częściej, gdy pracujemy zdalnie, no to ma bezpośredni wpływ na pracę, na zespół i na tę osobę. I przez to, że no jeżeli, tak jak wspomniałeś właśnie, ktoś nie ma dużej rodziny, nie spotyka się z znajomymi, to ty jako lider jesteś pierwszą osobą, która to widzi jako zespół. I właściwie jesteście jednymi z niewielu osób na świecie, które widzą, że z tą osobą, że ta osoba ma jakiś problem. Moim zdaniem to jest jedno z największych wyzwań, z którymi menedżerowie się teraz spotykają, no bo nie mamy kwalifikacji do tego, żeby właśnie sobie z tym radzić. To jest kluczowe, nie? Że bijcie sobie do głowy, że wy nie jesteście psychologami, no chyba, że jesteście jakimś cudem. Było fajne połączenie, nie? Świadomego, dyplomowanego psychologa z praktyką w branży IT jako lider. Super, fajne połączenie, ale no takich ludzi to myślę, że na palcach jednej ręki będzie można policzyć, albo i wcale ich nie ma, bo to nie jest jakby taka ścieżka naturalna. Więc nie próbujcie też być psychologami takimi domorosłymi, czy przeczytać jedną książkę i się na tym skończyć, żeby się opierać i próbować pomagać ludziom. Nie, waszą rolą jest to, żeby jeżeli widzicie, że jakieś symptomy, które są niepokojące, porozmawiać z taką osobą otwarcie i wręcz mu powiedzieć, że słuchaj, to pogadaj sobie, zadzwoń do tego psychologa, psychiatry, kogokolwiek, eksperta w danej dziedzinie. I na przykład u nas też mamy takie, w tym czasie tej pandemii też do naszego pakietu benefitów dorzuciliśmy takie usługi, gdzie ludzie mogą sobie po prostu bezpłatnie zadzwonić, się skonsultować, wszystko jest anonimowe.
I właśnie to jest rola lidera, nie? Żeby zapewnić całe zaplecze, dać możliwości, dać kontakty, przypominać o tym, bo dzisiaj może być fajnie, ale za tydzień już nie. I to też jest ważne, żeby to kontrolować na bieżąco, czyli wracamy znowu do tych, do spotkań jeden na jeden, które są no, mega ważne. I to jest właśnie jedyny czas na to, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko gra, wszystko jest okej. I nie mówię tutaj absolutnie o projektach, tylko o to, czy z waszymi ludźmi jest wszystko w porządku i wszystko okej, czy na pewno czują się dobrze. I to, co Ania mówiła w waszym wywiadzie, nie? Że musicie sobie uświadomić, że z tą sytuacją oni mogą sobie po prostu nie radzić. I to jest jak najbardziej okej. Trzeba to zaakceptować i po prostu im pomóc, kierując do konkretnych specjalistów, a nie próbować na przykład na siłę i mówić, jak mają sobie życie ustawiać, bo to jest najgorsze chyba, co można zrobić. No to jest, można komuś zaszkodzić po prostu, zwłaszcza jeżeli się na tym nie znamy, a nie musimy cię znać. Zgadzam się z tym, co mówisz, że te rozmowy jeden na jeden to jest taki kluczowy punkt styku. Ja jako szef szefów, czyli właśnie szef całego działu, gdy pracowaliśmy w biurze, to orientowałem się, co się dzieje u ludzi, bo widziałem ludzi na korytarzach, rozmawialiśmy, tutaj wiedziałem, że jeden kolega cały czas prowadzi jakiś remont i ma jakieś problemy, że drugi coś tam z samochodem, co u dzieciaków trzeciego, że ktoś tam chory, ktoś zdrowy, no różne sytuacje życiowe. A teraz tego nie ma, bo nie ma tej takiej wymiany, nie ma tych spotkań w kuchni przy kawie. Więc no ja na przykład dowiaduję się, co się dzieje u ludzi w naszym dziale właśnie od team liderów, od menedżerów, którzy z drugiej strony właśnie na spotkaniach jeden na jeden czy na innych okolicznościach dowiadują się od nich. I wiadomo, że ten strumień jest taki o wiele mniejszy, no bo team leader mi nie mówi na jeden, że komuś tam, nie wiem, ostatnio opona pękła w samochodzie. Normalnie bym się tego dowiedział, bo byśmy sobie gadali po prostu. Tu jest właśnie taka bardzo duża rola team lidera, wasza rola, żebyście rozmawiali z ludźmi nie tylko o tych służbowych rzeczach, właśnie status zadań, tylko żebyście starali się nawiązać taką nić porozumienia i pogadali o dzieciakach, o zdrowiu, o właśnie o takich błahych rzeczach. I to jest ta cecha, to jest empatia, czyli takie wczucie się w to, co gra w sercu tej drugiej osoby, z jakimi problemami się boryka. To bardzo ciężko wyczuć przez ekran. Jednak na spotkaniu to widać jakieś gesty, jakieś ruchy, jakiś sposób zachowania, spojrzenie. Kiedy ma się połączenie wideo, zwłaszcza, że czasami kamerka na przykład nie jest gdzieś tam na wprost, tylko ktoś ma ją gdzieś z boku. Jak rozmawiamy, to tak, patrzymy sobie... trzy monitory, tak. I wtedy tutaj jest kamerka, tu mam jeden obraz, a tutaj na przykład jakiś release robię i no akurat mi się... Tak. Wcinasz. No właśnie, tego na spotkaniu to się nie dzieje, a na spotkaniu jednak patrzymy sobie w oczy, jak ktoś odwraca wzrok, to możemy poznać, że coś jest nie tak. Tutaj takim bardzo dużym obowiązkiem team lidera jest właśnie ta jak największa empatia. I moim zdaniem to jest to coś, co chciałbym podkreślić z całej tej rozmowy, że my jako liderzy w IT mamy tendencję do tego, że jesteśmy bardzo dobrzy technicznie. Zwłaszcza ci liderzy, właśnie liderzy zespołów. To są, rozmawialiśmy o tym setki razy i pewnie jeszcze będziemy nie raz, że... To są osoby, które no, są bardzo dobre technicznie, mają te doświadczenie techniczne, służą tą techniczną wiedzą. I często też przez to właśnie te spotkania są takie bardzo techniczne. A moim zdaniem ciężar tutaj się teraz przesuwa nie na techniczne rzeczy, bo technicznych ludzi mamy bardzo dużo. Mamy seniorów, mamy architektów. I teraz ciężar roli team lidera się przesuwa właśnie do tej empatii, do tych miękkich skilli, do zadbania o to, żeby twój pracownik się czuł dobrze, żeby po prostu nie dotykały go te problemy związane właśnie z tą samotnością, czy z komunikacją pomiędzy innymi, bo mogą być też jakieś konflikty, problemy z komunikacją, a chociażby też przejdziemy do onboardingu. Moim zdaniem bardzo ważne jest właśnie, żeby nawiązać tę relację z nowymi pracownikami, bo to jednak, jeżeli nie ma się tych spotkań na żywo, no to czasami ciężko w ogóle zacząć. Tutaj już jak kogoś znamy wcześniej z dawnych czasów, no to coś już o nich wiemy, ta relacja idzie dalej. Więc to, co mogę wam poradzić tak praktycznie, to jest, żeby na tych spotkaniach jeden na jeden mniej skupić się na kwestiach statusowych, na kwestiach technicznych. To jest oczywiście ważne chociażby w kontekście rozwoju kariery dalszej, ale to też jest takie na granicy technikali i miękkich tematów. Ale właśnie, żeby też poświęcić trochę czasu na to, żeby poznać tych ludzi, żeby dać siebie poznać, żeby pogadać naprawdę o pierdołach, może na początku, ale żeby też pogadać o tym, co jest dla nich ważne, jakie mają problemy, jak można by im ułatwić pracę, chociażby żeby się dowiedzieli, że mogą wziąć to krzesło, nie muszą się martwić.
Zresztą zobaczcie jedną rzecz, mi tych spotkań statusowych mamy całą masę tak naprawdę. Jeżeli pracujecie w jakiejkolwiek metodologii zwinnej, no to macie te spotkania dzienne, tygodniowe, podsumowania, planowania. Każde spotkanie ma cel. No musi mieć cel, bo inaczej jest po prostu stratą czasu i pieniędzy. I teraz to od razu widać, nie? I dobre jest to, że na przykład to, co ja rozmawiałem też ze swoim przełożonym od strony technicznej, z kolegą z Rumunii, też widzieliśmy, że jest czas na to, żeby zrobić takie podsumowania statusowe, skupić się na projektach i tak dalej. I jest czas na to, żeby po prostu sobie pogadać o tym, co tam się u ciebie dzieje, a może ci się samochód rozsypał ostatnio, a ja miałem w ogóle takie przygody i tak dalej, żeby właśnie budować tą relację. Jeżeli potrzebujecie systemu na to, bo musicie to sobie zapakować, bo z empatią wam nie po drodze, jesteście właśnie bardzo technicznymi liderami, to zróbcie sobie po prostu spotkania jeden na jeden co tydzień i jeden tydzień gadamy sobie o pierdołkach, o tym, co tam się dzieje, co czytałeś, co robisz, co lubisz, czym ci się fajnie, co jest fajnego, co niefajnego, czy cokolwiek. Po prostu to są dobre pytania na start, bo jeżeli właśnie z empatią wam nie po drodze, prawdopodobnie będzie wam trudno. Tutaj odsyłamy z powrotem do odcinka o coachingu, o tym, jak szukać tych pytań, także weźcie sobie tą kartkę i zacznijcie to rozpisywać, zacznijcie nad tym myśleć, nie? No i jeden tydzień spotkanie stricte ogólne, bez agendy, bez tego, bez tematu, bez szablonu. Drugi tydzień spotkanie jest takie jeden na jeden projektowe, statusowe, ścieżka kariery, ścieżka rozwoju, plan projektów i tak dalej, nie? Zgadzam się z tym. I kolejna rzecz to jest taka nadmierna komunikacja. To jest ważne. Dam przykład. Jakiś czas temu podzieliłem się jednemu właśnie z kolegów z centrali ważną dla mnie prywatną rzeczą. Napisałem na Teamsach, na czacie, a on mi tylko odpisał great i koniec. Ja wiem, że on taki nie jest, bo wypiliśmy po prostu dziesiątki piw, rozmawialiśmy na żywo wiele razy i wiem, że jest bardziej empatycznym człowiekiem, ale ta odpowiedź taka great i koniec i po prostu świerszcze. Z kropką na końcu. Tak. No to spowodowało, że po prostu zrobiło mi się przykro. To, co chcę wam powiedzieć, to wielu z was na pewno też nie jest takich właśnie, że tylko great, chlast i już, koniec. Tylko właśnie trzeba się komunikować nadmiernie. Czyli trzeba napisać coś miłego, jakiś komentarz dodatkowy. Powiedzieć, że fajnie, że piszesz. No, lepiej napisać trzy linijki niż jedno słowo. I to moim zdaniem jest taka kolejna właśnie praktyczna porada, czyli komunikuj się nadmiernie, zwłaszcza na czacie, jeżeli to się pisze, bo jeszcze jak jest wideo call, to czasami te emocje można pokazać łatwiej. Ale jeżeli to jest komunikacja właśnie pisana, to lepiej napisać więcej. Nawet można napisać po prostu, trochę mi zajęło, żeby się do tego przedstawić, ale napisać po prostu, że bardzo mi miło, że to piszesz, ale jesteś super po prostu człowiekiem od jakiegoś tam zadania. Czasami się wydaje, że tam twardziele nie powinni tutaj się w taki sposób uzewnętrzniać, ale moim zdaniem to jest bardzo wartościowe, ludzie to doceniają, a to nie jest nic sztucznego, to po prostu pokazuje coś, co myślisz, tylko no, musisz to wyrazić. Pamiętajcie też, że na czacie, bo czat nie jest taki zły. Tylko my po prostu źle go używamy na czacie, zwłaszcza w obecnych komunikatorach, mamy wszelkiego typu integracje z emotikonami. I dużo lepiej zamiast właśnie napisać great i wstawić tam jeszcze kropkę. Ja zauważyłem, że na przykład niektóre iOS tak ma, że jeżeli na przykład wciśniesz dwa razy spację, bo piszesz szybko i nie wiem, klikniesz dwa razy spację, walić, stawiać się kropkę na koniec. Gdzie no, na komunikatorze to wygląda bardzo twardo i ostro. Ale wstawienie właśnie jakiejś emoty zamiast tej kropki, wstawienie gifa jakiegoś śmiesznego ze skaczącą, latającą żabą czy czymkolwiek, nie? Po prostu to great zamiast pisać po prostu jedno słowo, to może lepiej wpisać je w wyszukiwarce do gifów i po prostu wlepić jakiegoś fajnego gifa, że ktoś się zaśmieje. Też mu dzień poprawicie. Tutaj musicie pamiętać o dwóch rzeczach. To są dwie takie reguły bardzo dobrze znane w marketingu, ale niekoniecznie znane w IT i gdzieś tam w komunikacji. Czyli po pierwsze, tekst jest twardy. Czyli znaczy to, że coś, co wy napiszecie na tym komunikatorze, no to jest obrane z emocji wszelkich. I teraz narzut emocjonalny jest od strony odbiorcy, czyli jeżeli ktoś ma zły dzień, to nawet dobry komunikat napisany bez żadnych emocji, bez żadnych wstawek, tak jak mówisz, że jakiś ale fajnie, proszę, czy w ogóle jakiś emotek, czy jakiś gifów, będzie odebrany tak, jak ktoś się czuje. Jeżeli ktoś ma zły dzień, to nawet dobra wiadomość będzie dla niego po prostu jakimś atakiem.
jeżeli ma dobry dzień, to zła wiadomość będzie, a super, spoko, nie? Dzięki, nie? Więc warto wtedy dorzucić jeszcze coś do tego, nie? Emotki, dorzucić gify i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz o spotkania. Nie, może jeszcze przejdziemy do tego za chwilę, czyli kwestia kamer i włączania tych kamer, ale bardziej chodzi mi o sam fakt tego, jak działa kamera. My nagrywamy już trochę tych odcinków, no to się też uczymy pracować z tymi kamerami, do nich mówić, ale kamera ma to do siebie, że ona obcina jakieś 50% emocji. Czyli jak ktoś jest po prostu na żywo takim mrukiem i mało mówi, no to przy spotkaniu jeden na jeden, czy w ogóle jakimkolwiek spotkaniu, gdzie po prostu patrzycie na niego i on coś mówi, a mówi jeszcze wolno, to się okazuje, że w ogóle nie chce go się słuchać, nie? Bo no nie, to jest męczące po prostu. Jakby pracując z kamerą, trzeba trochę tą energię jednak podbić, zrobić po prostu, wstać, zrobić parę pajacyków, poruszać się trochę i wtedy jakby to spotkanie jest żywsze, fajniejsze i lepiej to się ogląda. Kolejna kwestia, która moim zdaniem całkiem nieźle nam poszła, jeżeli chodzi o szybką adaptację, to jest to, że znajdowaliśmy sobie bardzo szybko narzędzia, z których korzystaliśmy, z których korzystamy teraz i teraz sobie nie, na przykład wyobrażasz sobie teraz pracować bez Miro, bez karteczek, bez whiteboardów? Nie. U nas korzystamy z dziesiątek tablic tygodniowo, wszystkie zespoły i to też była taka szybka adaptacja, bo w przeciągu kilku dni, tygodni byliśmy w stanie zdecydować, ok, tego potrzebujemy. Szybko sobie to kupiliśmy, nie mieliśmy takich sztywnych reguł, jakie są w wielu korporacjach, że nie wiem, trzeba jakieś wnioski zakupowe, znaleźć budżet i tak dalej, tylko właśnie byliśmy w stanie szybko się adaptować, szybko kupować sprzęt, oprogramowanie, jakieś usługi, które po prostu nam pomagały. I moim zdaniem to też jest coś, co nam pomogło właśnie w tej zmianie. Ja powiedziałbym, że co nawet więcej, bo z jednej strony kupować tak, ale tak naprawdę w dużej mierze my nie mieliśmy nawet co kupować. No bo jeżeli chodzi o sprzęt, laptopy, monitory, nawet krzesła ludzie są przecież sobie brali, żeby właśnie mieć wygodniej u siebie w domu, więc to wszystko tutaj było. W kontekście oprogramowania, no my korzystamy z pakietu tego office'owego 360, czy 365 i tam jest bardzo dużo rzeczy i nagle zaczęliśmy odkrywać, że a tu są jeszcze jakieś planery, tu są jeszcze jakieś inne rzeczy, jest sobie komunikator, czyli tak. Już od dłuższego czasu korzystamy z Teamsów. Obok Teamsów jest stream, do robienia właśnie też prezentacji, streamów i tak dalej. Zobaczyliśmy, że tak naprawdę dużo tych narzędzi mamy. Żeśmy tak naprawdę co? Dokupiliśmy Miro, ale Miro też to nie było na zasadzie, o dobra, teraz musimy znaleźć jakieś narzędzie, bo Miro znaliśmy przecież wcześniej już z różnych szkoleń, eventów, gdzie widzieliśmy, że jest takie narzędzie, które da się dać. Ja na przykład Miro pamiętam jeszcze, jak to się nazywało Real Time Board. Coś takiego, tak, Real Time Board. I to było dawno temu, to było... Ja to znalazłem przy pierwszym naszym event stormingu 3 lata temu, nie? W Bukareszcie. Tylko wtedy pamiętam, że stwierdziliśmy, a nie będziemy z tego na razie korzystać, no nie tak, jestem potrzebny. Są ściany, karteczki, bo karteczki możemy na ścianach, tak. Ale jednak ta szybkość właśnie takiego adaptowania narzędzi, znajdowania narzędzi, bo też jakieś narzędzia sobie wyszukiwaliśmy do prezentacji. Znalazłem na przykład fajne narzędzie do tego, żeby robić prezentację, gdy właśnie się robi kola na Teamsach z jakimiś dodatkowymi napisami, tego typu rzeczami. No też dużo szukaliśmy jakiegoś sprzętu, czy jakichś ułatwień związanych z tym, żeby na przykład mieć dobrą jakość dźwięku w domu, prawda? Zwłaszcza jeżeli coś nagrywamy. Ja eksperymentowałem ze spotkaniami firmowymi, które nagrywałem, bo ludzie nie zawsze lubią te spotkania online, albo się odrywają, gdzieś tam odpływają myślami, więc niektóre spotkania zacząłem po prostu nagrywać, wrzucać linka do filmiku i każdy może sobie obejrzeć, kiedy chce. To też jest fajna rzecz. Zresztą w ogóle Microsoft bardzo szybko adaptował chociażby Teamsy, z których korzystamy i dodawał takie funkcje typowe dla pracy zdalnej. Chociażby właśnie nagrywanie spotkań, czy do tej pory jak się dodawało spotkanie, to trzeba było salkę wybrać, a teraz automatycznie wstawiało, że to jest spotkanie online. Bardzo, bardzo dużo takich funkcji. Jakieś tła, żeby nie było widać, że ktoś ma bałagan, jakieś łóżko rozmemłane z tyłu. Więc to też pomagało, że te firmy, z których korzystamy, bardzo szybko wdrażały innowacje i usprawnienia. To też dużo fajnych rzeczy przyszło. Też właśnie te firmy, które konkurują ze sobą właśnie na tym rynku komunikatorów. To co, jedna zrobiła dobrze, druga też brała. I tak normalnie już powiedzieli, a tutaj zerżnęli od nich, to w ogóle złe, ale w tym wypadku nie, no to właśnie super, że jakby te narzędzia się bardzo szybko rozwinęły i
nie mają. W tej chwili to bardzo rzadko jest problem. Czasem to muli. Mm. No ale takie życie, jak cały świat w tym samym momencie z tego korzysta, no to dziwne, żeby było inaczej. Nie? No i też warto zachęcać ludzi do włączania kamer. Mam taki przykład właśnie spotkań całego naszego działu, 30 parę osób. Kiedy w przeszłości miałem takie spotkanie, znaczy jeszcze w przeszłości, gdy pracowaliśmy w biurze, no to było dla mnie super, bo mieliśmy dwie duże salki połączone, ja wychodziłem na środek, coś prezentowałem, ludzie reagowali, śmiali się, rzucali żarty, czy jakieś złośliwe komentarze, no była taka interakcja, wiadomo, z publicznością i to było fajne, bo nawet jeżeli nie każdy z nas się czuje swobodnie prezentując coś takiego, no to kiedy znamy tych naszych ludzi, kiedy jesteśmy w ich towarzystwie, czujemy się w miarę dobrze, no to wtedy to jest taka po prostu rozmowa i jest to przyjemne. Natomiast kiedy potem właśnie miałem takie spotkanie online i nikt nie włączył kamerki, przez 30-45 minut gadałem po prostu do swojego odbicia, no to nawet nie wiedziałem, czy mnie słuchają, czy nie, żadnych emocji, żadnych reakcji. Jeżeli ktoś coś tam komentował, to albo na czacie, albo musiał włączyć mikrofon, więc to wychodziło po prostu słabo. Ostatnio właśnie powiedziałem, że mieliśmy znowu takie spotkanie, że każdy, kto włączy kamerkę, dostanie nagrodę niespodziankę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to będzie za nagroda niespodzianka, ale już wymyśliłem. I właśnie te prawie 30 osób włączyło kamerki. Mieliśmy takiego grida, na którym się wyświetlił każdy. To od razu to spotkanie było żywsze, bo ludzie chętniej rzucali jakieś żarty, chętniej coś komentowali, ktoś tam miał jakieś śmieszne tło, to się pojawiały komentarze, ktoś tam coś śmiesznego zrobił. I to była już taka trochę namiastka spotkania na żywo. Więc zachęcam Was do tego, żebyście prowokowali ludzi, prosili ich o to, żeby włączali te kamerki, żeby te spotkania były właśnie takie, że się widzimy. To o wiele lepiej wpływa na tę świadomość, że to są nadal ludzie. No i też po prostu czujemy się lepiej, kiedy widzimy twarze uśmiechniętych ludzi. Wiadomo, ludzie lepiej zdecydowanie wyglądają w 3D niż na płaskim ekranie. Tutaj warto zaznaczyć dwie rzeczy, bo dosłownie wczoraj byłem na jednym fajnym szkoleniu, gdzie też rozmawialiśmy właśnie na temat kamer. Włączenie kamer na spotkaniach, jak w ogóle wymusić ludzi, czy da się w ogóle ludzi do tego zmusić, bo przyczyny są różne, to jest przede wszystkim no, brak obycia w ogóle z tym, że można kamery włączyć, tak naprawdę można gadać. Tak samo jak teraz, nie? Że niektórzy po prostu wariują, panikują i nie potrafią mówić, bo tutaj coś się nagrywa. I to jest jeden z problemów. Ale padło takie fajne zdanie, które tutaj warto, żebyście sobie zapamiętali. Jeżeli ktoś ma wyłączoną kamerę na spotkaniu, to on przechodzi w taki tryb oglądania Netflixa. Właściwie się wyłącza, jakby znika, tak jakby schował się, nie wiem, pod stół na takim fizycznym spotkaniu, przełącza się w taki tryb oglądania. I nawet podobno jakieś badania było, może jeżeli mi się uda to wykopać, to też podlinkuję, nie obiecuję. Ale że jeżeli ludzie właśnie wyłączają kamery, no to właśnie przechodzą w taki tryb widza, a nie uczestnika spotkania i wtedy to nie ma sensu. I wtedy warto wrócić do tego, co mówiłeś na początku odnośnie nagrywania tych spotkań. Czyli jeżeli macie spotkanie, macie zrobić spotkanie statusowe, macie na nie zaprosić 5, 10, obojętnie ile ludzi i ono działa właśnie w taki sposób, że wy gadacie przez pół godziny na przykład i ludzie do tego mają się później odnieść i mają na to 5 minut na pytania na przykład, to lepiej będzie to nagrać i wysłać im. I nie wtedy, zwłaszcza jeżeli oni oglądają takie spotkania właśnie w takim trybie, że kamery powyłączane, każdy schowany, ewentualnie jeżeli gdzieś tam jeszcze ma jakieś słuchawki bezprzewodowe, to może fajnie, a może sobie w ogóle poszedł, może was nie ogląda. Z tymi tłami też jest śmiesznie. Na przykład jeden z kolegów z Rumunii znalazł patent, że jak robiliśmy takie spotkanie imprezowe, wieczorne, żeby się spotkać, zintegrować, o tym też za chwilę możemy więcej powiedzieć, bo to też jest ważne, żeby znaleźć takie momenty, nie? Że zaprosić ludzi na to zdalne piwo. To zrobił po prostu sobie screena siebie i wstawił to jako tło, czyli jak na przykład poszedł po piwo, to był cały czas widoczny. Więc jakby takie śmieszne rzeczy też tam warto je nawet inicjować, nie? Żeby po prostu to się działo i ludzie żeby ze sobą tam gadali. A jak spotkania są długie, nudne i bez sensu, to i nagrajcie i wyślijcie ludziom i wyślijcie do tego ankietę w Google Formsach czy czymkolwiek z pytaniami, na którym was zależy. Zbierzecie sobie odpowiedź, macie to od razu wrzucone w taką formę Excelową i możecie sobie dużo szybciej ten feedback zinterpretować. Mm. No właśnie, a powiedz o tym zdalnym piwie. Wiesz co, no to jest najlepsze, co można zrobić, nie? Bo
teraz przyszedł taki czas, kiedy to nagrywamy, że w Rumunii jest twardy lockdown, godzina policyjna tam od 20, gdzie są pozamykani w domu. No, szlak nas trochę trafił, bo my też czekamy na to, kiedy możemy wsiąść, będziemy mogli normalnie, bo to, tak naprawdę móc to możemy, ale to nie ma żadnego sensu, kiedy będziemy mogli normalnie wsiąść do samolotu i polecieć do Bukaresztu, spotkać się z naszymi kolegami, koleżankami i iść fizycznie na jakąś imprezę się spotkać, pobawić. No i to jest super opcja, bo te możliwości są, można się po prostu dzwonić. Żeśmy się umówili po prostu na godzinę 20, że zwłaszcza, że mamy kilku nowych ludzi, czyli do tego zaraz przejdziemy do onboardingu. Mamy dwóch nowych product ownerów w naszym zespole i stwierdziliśmy, dobra, czemu nie, spotkajmy się, każdy sobie kupił co tam lubi. Taki pro tip, jak będziecie kiedyś w Rumunii, najlepszym trunkiem w Rumunii jest Cuba Libre. Można tego wypić dużo i następnego dnia jest ok. Także to działa. I żeśmy posiedzieli chyba do północy. Pogadaliśmy się, pośmialiśmy, jak nawet gdzieś tam wychodziły jakieś tematy projektowe, tak żeby się z nich pośmiać, to i bardzo szybko jest nawet zrzucaliśmy się, nie, to tam, to o tym, co sobie pogadamy jutro. Mhm. Nie? I tak widzimy się rano. Nie? No i nikt ci nie zarzuci, że pijesz do ekranu, bo w takiej konfiguracji można. Tak. Powiedziałeś o onboardingu i moim zdaniem to jest ważne, że tak jak wspomniałem, jeżeli znaliśmy tych ludzi za czasów biurowych, to dalej ciągniemy te relacje, prawda? Bazujemy na nich. A jeżeli ktoś przychodzi do firmy i wchodzi właśnie w to 3D, własny szef nie widział ciebie prawdopodobnie na żywo, nikt z kolegów też nie, no to jest wyzwanie, żeby ktoś taki wszedł w zespół, żeby ktoś był przedstawiony całej firmie chociażby, żeby tych ludzi znał z twarzy. No jak można znać ludzi z twarzy, jak na żadnym kolu nie widział? No nie da się, no muszą włączyć tą kamerę. No nie? Właśnie. Więc to jest ważne. To takie coś jest ważne. Jedno z takich doświadczeń pozytywnych, które mamy z jednego z naszych zespołów, to jest to, że do takiego onboardingu jest wyznaczony po kolei każdy z członków zespołu, taki buddy. Jest określone, że taki temat ta osoba, taki temat ta osoba. Jeszcze jeżeli przy okazji są jakieś spotkania zespołowe, takie powiedzmy mniej projektowe, tutaj na przykład jeden z zespołów organizuje dojo, czyli takie zabawy w programowanie z jakąś określonymi zasadami, które nie są związane z projektami. Po prostu robią jakieś abstrakcyjne projekty, żeby szlifować swoje umiejętności komunikacji techniczne. To wtedy właśnie to nagromadzenie tych interakcji z każdym z członków zespołu bardzo pomaga tym, żeby ta osoba, no przynajmniej osoby właśnie z tego swojego najbliższego terytorium poznała. I to fajnie działa. Więc nie można tego zostawić samego sobie, typu tu jesteś, tu jest nowa osoba, będziesz robić jakieś taski, jak masz pytania, to spytaj. No bo kogo ma pytać? On nawet nie wie, co to za jakieś imiona i nazwiska, bez zdjęć, bez twarzy. To nawet nie wie, czy może tę osobę pytać, czy nie może. Czasem w ogóle może nie wiedzieć, kto jest w zespole, bo się okazuje, że nie wiem, nie wie, jak podejrzeć listę użytkowników na kanale. Więc to jest bardzo ważne, żeby zaplanować takie wejście, żeby sprowokować, żeby ta osoba miała kontakt z każdą istotną osobą. Czyli z członkami zespołu, z product ownerem, nie wiem, z analitykiem, z szefem, żeby było bardzo, bardzo ściśle zaprojektowane. No i potem też trzeba o wiele, wiele częściej szef, lider musi mieć o wiele częściej interakcję z taką osobą, bo na co dzień to jak widzisz tę osobę w biurze, to pytasz, no co słychać i przeważnie takich rozmów masz 2-3 dziennie. Jeżeli pracujemy zdalnie, no to ewidentnie trzeba to sprowokować. No tak, to jest ważne. Możecie też w ogóle onboarding wykorzystać do, zwłaszcza do tych nudnych obszarów, nie, czyli takich wdrożeniowych, aplikacyjnych, żeby w ogóle na przykład pokazać komuś, jak ten flow działa, jak działa aplikacja. Możecie go wykorzystać do tego, żeby to nagrać. Bo zobaczcie, że teraz ta nowa osoba, ta, która przychodzi, no to ona i tak to trzeba zrobić. Więc nawet jeżeli wasza dokumentacja leży, wasze materiały szkoleniowe dla użytkowników są tak przestarzałe, że nie mają nic wspólnego z aktualnym systemem, to właśnie ten onboarding, i to jest coś, co ja chcę wykorzystać, jest właśnie super do tego, żeby po prostu taki materiał w formie na przykład krótkich filmików, przynajmniej ja na przykład u siebie tak to widzę, nagrać krótkie filmiki omawiające, tu jest ten system, on jest do tego, tu znajdziesz to, tu się klika i to robi takiego lokalnego YouTube'a, gdzie później ludzie mogą szukać rozwiązań, ale to co ważniejsze, to po pierwsze robicie to dla człowieka, który przychodzi nowego i on jest super testem i super filtrem odnośnie tych materiałów, ponieważ od razu zobaczy, na przykład tu czegoś brakowało, tu dopyta, tu będą pytania do tego, a jak działa to i możecie też to usprawnić wtedy. Ale to jest super dla wszystkich innych, całej firmy.
My na przykład mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o transfer wiedzy między zespołami, między lokalizacjami. Nie? Mamy tych lokalizacji kilka, tych zespołów kilkadziesiąt, jak nie więcej. I żeby ta wiedza przechodziła, no to jest problem. Nie? I wtedy na przykład ktoś musi ustawić sobie stack integracyjny i zajmuje to 2 tygodnie, bo nie wiadomo, jak to zrobić. Nie? Wtedy masz materiały takie dla takiego nowego człowieka, no to możesz takim innym wysłać, dobra, no to tu macie materiały i tu macie informacje, klikasz tu, on potrzebuje 2 minuty, żeby obejrzeć krótką rzecz i tyle. I możecie to w ten sposób właśnie wykorzystać przy okazji robienia, wdrażania nowego człowieka, zrobić coś dobrego dla wszystkich użytkowników i współpracowników innych zespołów, nie? Które korzystają z waszych systemów. Mm-hmm. Że to jest takie, no, dwie pieczenie przy jednym ogniu pieczone. Tak, Paweł mówi, że to przetestuje u siebie w onboardingu, bo musicie wiedzieć, że szukamy teraz programisty PHP do zespołu Pawła. Wrzucimy w materiałach linka, za pomocą którego będziecie mogli się zgłosić. Możecie też oczywiście pisać na nasz e-mail kontaktowy. Więc jeżeli chcielibyście pracować z Pawłem i ze mną, ale w szczególności z Pawłem i z Pawła zespołem, to jest to dobry moment. Szukamy właśnie programisty PHP. Dokładnie, zapraszamy, a niedługo też QA. Także też macie szansę i śmiało, pogadaj. Mhm. A wracając do tematu, bo jeszcze jedną rzecz chciałem dodać do tych materiałów. Musicie pamiętać, że no, praca zdalna długa pokazuje, zresztą no, nie bez powodu się to wziął, tutaj Zoom przejął ten, jakby tą nazwę i określenie Zoom fatigue, czyli takie sfatygowanie spotkaniami zdalnymi. No musicie też pamiętać, że jeżeli ten onboarding jest zdalny, to jest też wyzwanie, no bo taki człowiek tak naprawdę powinien być w kontakcie przez cały pierwszy tydzień, nawet 2 tygodnie, że zanim się wdroży z kimś. Cały czas teoretycznie powinien być na łączach. Fizycznie to jest niemożliwe, bo to będzie tak bolało, że po tych 2 tygodniach to ten ktoś po prostu zeświruje albo będzie potrzebował tygodnia wolnego, żeby odpocząć. Mm-hmm. Nie? Więc musicie też zdawać sobie sprawę, że to po prostu tak działa. I prawdopodobnie o tym wiecie, bo macie kalendarz tak jak my, poszatkowany spotkaniami. Więc musicie też zadbać o przerwy dla tego człowieka i to, co ty mówiłeś właśnie, żeby przechodził przez wszystkich ludzi możliwych, nie? Mm-hmm. I jeszcze jedna rzecz, którą u nas na przykład nikt tego nie robił, a to będzie pierwsza rzecz, którą ja zrobię, jeżeli na przykład czy ktokolwiek zatrudnimy kogoś do mojego zespołu, to żeby z tym człowiekiem zwołać właśnie takie spotkanie, nawet ad hocowe, zrobić kola i pokazać go, słuchajcie, to jest Stefan, Stefan jest nowy u nas w zespole, będzie robić to i patrz Stefan, tutaj zmusić wszystkich, żeby włączyli te kamery i powiedzieć, to jest ten robi to, możesz się go zapytać o to, bo to jest bardzo ważne, żeby mógł zobaczyć właśnie te twarze i właśnie żeby tego człowieka tam pokazać, bo myślę, że taką najważniejszą rzeczą, której my musimy się nauczyć w tej nowej rzeczywistości, no to jest tak naprawdę takie te spotkania ad hocowe, po prostu, że możesz do kogoś po prostu zadzwonić, tak jakbyś do niego podszedł do biurka, poklepał go w ramię, ej stary, potrzebuję tego i tego, albo słuchaj, co tam u ciebie, nie? Albo cokolwiek. Żeby po prostu do kogoś zadzwonić. Tego nikt za bardzo nie robi. To prawda, ciężko się przełamać, zwłaszcza, że nie lubimy dzwonić jako introwertycy, ja nie lubię dzwonić do tej pory do ludzi. Ciężko się do tego zebrać. Dobra, słuchajcie, gadamy i gadamy. Stąd się właśnie wziął North Management, że z Pawłem byliśmy w stanie gadać godzinami na te tematy, ale wydaje mi się, że musimy już kończyć. Podsumujmy, co twoim zdaniem będzie najważniejsze, już teraz jest i będzie najważniejsze dla liderów post-COVID? No to jedziemy. Najważniejsze, empatia. Chcecie, nie chcecie, musicie uświadomić sobie, że takie coś istnieje i można się tego nauczyć. Empatia to jest umiejętność, więc zadbajcie o to, cofnijcie się do tego odcinka z Adamem Rybickim, z coachem odnośnie pytań. Zacznijcie ludzi pytać, bądźcie ciekawi, co się dzieje u nich, a nie w ich projektach, które robią, bo to i tak będziecie widzieć, tak macie daily, nie daily i tak dalej. Więc tutaj ta empatia przede wszystkim. Po drugie, zadbajcie o to, żeby ludzie mieli sprzęt i wszystko, czego potrzebują do tej pracy zdalnej. I zapytajcie, jak oni chcą pracować. Zróbcie ankietę, jak wy chcecie. Nie narzucajcie sobie jakby... Fajne jest to, żeby mieć taką elastyczność per zespół, nie? Bo to jest zespół, to jest jakby ta jednostka, która ze sobą pracuje, więc to oni zdecydują. Kto będzie chciał w biurze, niech przyjdzie do biura, kto będzie chciał w kawiarni, niech sobie robi w kawiarni, kto na plaży, to na plaży, kto na Hawajach, to na Hawajach, spoko. Ale przypilnujcie też tego, żeby od czasu do czasu, tak raz na pół roku minimum się spotkać. Kiedy się rozjeżdżamy zdalnie, to wtedy, żeby jednak te więzi można było zbudować i zobaczyć ludzi w 3D, to żeby się z ludźmi spotkać. No i pamiętajcie o wdrożeniach nowych ludzi i pokazania innych i o kamerach. Mm-hmm. Nie wiem, jak to zrobicie, żeby ludzi zmusić do tego, żeby kamerę włączyli. Po prostu pytajcie, szukajcie,
rozwiązań, jak to zrobić, żeby ta komunikacja była płynna, bo komunikacja jest kluczem tutaj. I to, co najważniejsze, jest to, co się robi, co się dostarcza, a nie to, gdzie się siedzi, więc myślę, że w większości naszej branży po prostu rozjedziemy się po świecie w różne fajne miejsca. I tak naprawdę będziemy zjeżdżać się również w innych fajnych miejscach, żeby każdy miał okazję po prostu zmienić tą perspektywę. Pilnujcie, żeby ludzie zmieniali perspektywę przynajmniej raz na miesiąc, żeby wyszli z domu i odwiedzili biuro, popracowali sobie z biura. No z kawiarni teraz ciężko się nie da jeszcze obecnie, ale jak to się wszystko skończy, to jak najbardziej, czemu nie? Z mojej perspektywy, co jest najważniejsze, empatia to jest pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, więc nie będę się powtarzać. Natomiast druga taka, moim zdaniem, ważna rzecz dla liderów post-COVID, to pozbądźcie się myśli, że jak się epidemia skończy, to wracamy, co było do tego poprzednio. Już nigdy nie będzie tak, jak było poprzednio. Muszą być całkowicie nowe pomysły na biuro, nowe pomysły na organizację zespołu, nowe pomysły na komunikację. Po prostu nie będzie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy wrócili do czasów sprzed roku. Organizacja pracy będzie zupełnie inaczej wyglądać. Może nie tak jak teraz, kiedy wszyscy siedzimy w domach, jesteśmy zamknięci, ale na pewno będzie trzeba wychodzić z tego pudełka, szukać nowych rozwiązań. I cóż, to tyle dzisiaj, na dzisiaj w tym temacie. Natomiast mamy dla Was jeszcze ciekawą informację i ogłoszenie. W maju! W maju! 26 maja jesteśmy na konferencji For Developers. O godzinie 14 będziemy mówić o tym, jak nie być tym, jak z dobrego specjalisty nie zrobić po prostu beznadziejnego lidera, czyli o tym, gdzie mamy bardzo dużo materiałów tutaj na Nerd Management, tak a propos nowych pomysłów i nowego świata, też chcemy wyjść do ludzi, którzy jeszcze o Nerd Management nie słyszeli i Wy też możecie nam w tym pomóc, udostępniając ten odcinek, lajkując, szerując, żeby inne osoby miały szansę też dowiedzieć się, jak ta praca lidera, menadżera wygląda i czy to jest dla nich, czy to nie jest dla nich i nauczyć się przede wszystkim czegoś nowego. A poza tym, jeżeli byście chcieli kupić bilety na konferencję For Developers, to mamy dla Was kod rabatowy, więc zapraszamy do tego, żebyście mogli nas zobaczyć na konferencji. Dobra, dziękujemy Wam i do zobaczenia w następny wtorek. Cześć! Cześć.